Przeganiaj chmury! Muszę iść do pana na szkołę, bo tak bajeruje pan z tymi dziewczynami. No bo młode. Młode, no. A na Dasinku chodzę jeszcze. No. Do komorni. Tak. Aha. Taką młodą wziąłem, a się spociłem. Bo z tymi młodymi trzeba uważać właśnie. No, no. Jak nie ma złotówki, to punkt kredytowy mamy tam. No, dobra. Dobry. Coś panowie kupią? Nie, raczej nie. Raczej nie. Spluwę mam fajną. Dobrze. Mocno, mocno. Grubasy, grubasy takie. Tak. Dobra, i teraz zasłaniaj. Zasłaniam, zasłaniam. Słuchajcie, zasłaniam, zasłaniam. Uwaga, uwaga, uwaga. Moment, pogrubiam. Siedzicie, siedzicie. Uwaga. No, uwaga. 3, 4. Hejo, hejo. Hejo. Dzień dobry. Panie, zanim wejdziemy w ten słynny zakręt, oczywiście tradycja, zobaczcie, co się dzieje na targu Staroci w Jastrzębiu. Tak. Na godzinę. Na godzinę. 7, za 5, 7. 7, ciemno jeszcze wszędzie, ale zerknijcie. Czy tam w ogóle ktoś jest? No ktoś jest. Uwaga. I na naszym miejscu nawet. O proszę, no właśnie. Marcin jest. Elegancko. Dobra. Okej, okay, no to uwaga. Trzymajcie się. Wchodzimy w zakręt. Edytka, efekty uwaga. Specjalne. Dobra. Wszyscy cali? Okej. Okay. Chyba wszystko okej. No to teraz widzimy się już na placu. Jesteśmy, jesteśmy. No, tak patrzę, że chyba coś poprzesuwam. Hejo, hejo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już oficjalnie, kochani, z Targu Staroci w Jastrzębiu Zdroju. Szybciutko pierwsza aktualizacja. Tak. No druga w sumie, bo pierwszą widzieliście w samochodzie, jak wchodziliśmy w zakręt. Edytka, godzinka. 15 po 8. 15 po 8. Cieplutko, kochani, nie fajnie. Pada. Także się utrzymało. Te wasze życzenia, słuchajcie, te wasze trzymanie kciuków naprawdę daje radę. Dzięki wielkie. No i co? To jest nasz wielki cel charytatywny. Zaraz wam pokażemy wszyściutko, co zabraliśmy, jak wygląda Targ Staroci w Jastrzębiu na godzinę 8, no kawałeczek po 8. Dużo się nie dzieje, jak zawsze, ale dużo lepiej niż ostatnio. Ostatnio to byliśmy po pas w śniegu, ale teraz już jest zupełnie inaczej. Także... No to chwalimy się, co mamy. Chwalimy się, tak jest. Zobaczcie, jak wygląda Jastrzębie, no i jak wygląda nasz straganik. Co dzisiaj zabraliśmy? Nasz statyw, więc zaczniemy od tej strony, kochani. Zobaczcie, jak plac wygląda na godzinę, chwilkę po 8. Na spokojnie, zobaczcie, na spokojnie. O, i Edytka chyba już coś schandlowała. A tutaj jest nasz straganik. Odsunę się troszeczkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda w całej okazałości. No i tutaj. Super, no tak, to jest nasza akcja co miesięczna. Także ja przychodzę do nas jeszcze tam się podsłuchamy, podsłuchamy panią, podsłuchamy. Dzień dobry, dzień dobry. Podsłuchujemy. Zobaczcie, teraz tak. No dobra, zaczniemy może od tej strony. Pan niech sobie tam przegląda. Dzień dobry. Tutaj mamy płyty, filmy, gry. Jakieś samochodowe części.
Edytka swój kącik z biżuterią postawiła tutaj. Centrum dowodzenia tam, prawda, Edytko? Tak. Zeszyt okay. Na notatki jest. Tak? Dobrze. No i tutaj. Tutaj mamy takie fanty. Świnka Peppa oczywiście. Edziu, weź ten z tej ramy. O, dziękuję. No, widzisz, musiał się... Oczywiście dzisiaj taka akcja, jak zawsze u nas w Jastrzębiu. Jak co miesiąc. I takie fanty tutaj. Standardowo po piątaku. Odgrodzone wszystko pięknie. I po 3 złote. Tutaj cała płachta. No ja myślałem, że to do cytryn wyciskania na początku. Nie, na sztućce. Wie pan, no ja wiem, a ja odwrotnie to założyłem. I ten mój wyrzucę, a ten sobie wezmę. Dobra. Okej, okay. Tu jest po trójce. Nie bój, nie bój. Ja się też i tutaj po złotówie. Nie bój, nie bój. Mówisz do siebie? Tak, a do kogo? I tu mamy po złotówie. Dobra, no to wszystko. Delikatny wiaterek się zerwał. Ksenia tam się rozkłada. Edytka ratuje tutaj biżuterię. Słuchajcie, wszystko nam lata. Rajuśku, pewnie słyszycie. Będzie coś z tego, Edytko? Nie wiem. Mogliśmy cegłówki poprzywozić jakieś też. Dobra. Może będzie dobrze. Cali, zdrowi? Stoję i przytrzymuję ten stolik. No, tutaj naprawdę cały czas wieje. Strasznie dzisiaj. Ale oby nie padało. Czapki, szale, rękawice mamy, żeby tylko nie padało. No, Edytko, mamy jakąś sprzedaż już? Mamy. Mamy? Mamy. No i super. Bardzo dobrze. Także na pierwszy rzut jest dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Biorę za piątkę Unreala. Dobra. Ale nie będzie nie naszło, skąd ja mam tyle ten. No na porcy? No po prostu. No sprzedaliśmy to. No sprzedaliśmy, no ale to drobne miałam 12 zł. Porca potrzebna jest, halo, proszę państwa. Kasa potrzebna jest. Dobrze. Chociaż na pół. Dwa razy po 50. Macie? A. To są klienci. Tak. I tak. Dla siebie, tak? Dobrze wszyscy? Wszyscy zadowoleni? Żeby nikt nie ścigał potem. No, tak się rozgląda. Czym chata bogata? Załóż czapkę, bo tu wieje. No właśnie. No, Celinka, załóż, załóż. No. Nie, no ładny masz fryz, wiadomo, ale już teraz możesz założyć. Wszyscy już widzieli. Ksenia, coś sprzedałaś już? Okej. No to będzie dobrze. Jakaś w Jastrzębie nie wierzę. Nie wierzysz w Jastrzębie? No. Wiedziałam, że handlujecie paszportami na czarno. To są paszporty Polsatu. Dobra. Zamieniamy się na Warszawę. Będę musiał wycinać znowu. No. Co? No jest tutaj do tego. No, może pan sobie zerknąć, zobaczyć, postawić. Czucie wszystko jest. Tutaj wahadełko jest, tylko tutaj jakaś część tutaj nie widzę, bo dostaliśmy ten zegar. Pan sobie zerknie. Jak pan ten. Dostał moją ząbkę.
Można sobie spokojnie poglądać, zerknąć tutaj, posprawdzać. Nie, może pan wyciągnąć czy coś tam, jak pan się zna to bardzo. No, nie bardzo może, bo tak tam obuzuje podobno do grupu, wczoraj zniszczyłam. Poproszę, że mamy trochę problemu. No, ale Celinka nam tutaj dała właśnie. Już wiem przez kogo to wszystko. Celinka! I patrz, ja z ludzie przychodzą, patrzę na ile chętnych. Muszę sobie drukarkę jaką lepszą zaraz. Kochani, wieje strasznie, ale tradycja to tradycja. Edytka, tak jest. Godzinka, która jest? 12 po 9. 12 po 9, troszeczkę spóźnieni, ale mamy tutaj gości. Cały czas coś się dzieje u nas, na szczęście, od samego rana, po troszeczku, dlatego dopiero teraz otwieramy Targ Staroci oficjalnie. Zawsze otwieramy o 9 każdy targ. No, dzisiaj no, troszeczkę dzisiaj z później. Zerknijcie sobie tutaj, coś się dzieje. O, ktoś tam jest, coś, ale mieliśmy gości, Celinka, Łukasz i zagadaliśmy się po prostu. Pozdrawiamy. No, także tak to wygląda. Na chwilę obecną. Będzie dobrze, żeby tam sobie, padało. O, zobaczcie, tam sobie wybierają. Trzeba ich naciągnąć dzisiaj, nie? Na forsę. No, a co? 10 już był, no to przy forsie są. Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o otwarcie Targu Staroci. Jastrzębiu. To teraz na staty wskakujcie. Co dla pana? Co to jest? Mapa. Stara Karolowska mapa. Czaszeczka z dolarami. No. Euro. Mało. 30 lat autostopu. Aleśmy rozmawiali ostatnio o autostopie. Nie? Z autostopem śmigał? No drogi już tam. Edytka się grzeje. Wieje. Wieje strasznie, no. Pusto się zrobiło. Puściuchno u nas. Przez chwilę było troszeczkę zamieszania, prawda? Tak. Idziemy zrobić wywiad z Edytką. Edytko. Tak, przez chwilę mieliśmy ludzi, ale teraz jakoś się wszystko porozchodziło. Nie ma nikogo, nic się no, nie dzieje. A też tak więcej było tak bardziej obserwujących niż też, kupujących. Też. Ale coś tam mamy. Na szczęście. Grosza i będzie super. Kokosza, o to chodzi, no. No, może coś się zacznie dziać. No, miejmy nadzieję. Coś nam te 10 po przypasowało, nie tylko? Tak, jest 10 po 10. 10 po 10, ale kochani, chcieliśmy wam pokazać. A już chyba widzicie. Uwaga, mrużymy oczka.
słoneczko, słoneczko. Baliśmy się, bo między 10 a 11 było 50% szans na opady, ale chyba, nie, chyba będzie okej, okay. Pójdzie bokiem. Wiaterek pójdzie bokiem. Nawet tak gdzieś ucichł. Naprawdę no. Zrobiło się bardzo przyjemnie. Zerknijcie, co się dzieje u nas na stoisku. Jeszcze zobaczcie. O, cały czas coś się dzieje. Cały czas, kochani, tak. Sprzedajemy. No i no tak możemy wam już tak uchylić rąbka tajemnicy, że na pewno będzie więcej niż ostatnio. Tak, ale tak, tak, tak. Cierpliwości, cierpliwości. Cały czas, kochani, namawiamy, cały czas tutaj przypominamy, że cel charytatywny mamy dzisiaj, więc działamy. Tak jest. Mrużymy oczka, naprawdę fantastyczna pogoda. To oczywiście wasza zasługa. Dziękujemy ślicznie i mamy nadzieję, że też macie piękną, słoneczną niedzielę. Ja tu ledwo widzę tego słoneczka, super. Edytko, frekwencję pokazywaliśmy słoneczko, ale frekwencję? Nie, no to teraz możesz pokazać. O właśnie, zobaczcie jak to wygląda teraz, jest po 10:00, tak wygląda targ staroci w Jastrzębiu. Słoneczko. I tutaj mamy Ksenię, hejo Ksenia! No chodźcie, to już jak jesteśmy, Ksenię to chyba widzieliście na jednym z filmików, ma te fantastyczne pieski. Bernardyna i... Ksenia, Bernardyna, ten drugi? Nowofunland, Wodołaz. Nowofunland, Grotołaz. Wodołaz. A, Wodołaz. W wodzie. Okej. Okay. I zobaczcie, jakie fajne rzeczy ma Ksenia. No. Ksenia, który to jest targ staroci twój? Trzeci? Trzeci. Trzeci. No jak ci się podoba? Super! Super, no. Ma fajnych sąsiadów. Czyli o. Nas. Tutaj ma fajnych sąsiadów właśnie. Ksenia jest naprawdę fantastyczna. Tak, te psiaki to coś fantastiko. Super, że się poznaliśmy w ogóle. No i no właśnie. I dzięki nam, tak? Mówisz, że tak, zaczęłaś na targi jeździć. Zaczęłam jeździć, bo stwierdziłam, że przynajmniej będę miała znajomych, którzy stoją i dla piesków na... No właśnie, bo to najgorzej. Pierwszy raz na im najgorszy, nie? Pierwszy raz nie najgorszy. No. Także super rancko. Zobaczcie sobie, tak. No i cieszymy się słoneczkiem, cieszymy się. Nas odwiedzają. Tak jest, zobaczcie jakie towarzystwo. No szkoda, no tak już mówiliśmy sobie z Ksenią, że mogłaby te swoje psiaki tutaj. Jak będzie cieplej na wiosnę, to będę przychodzić no, z moimi psiakami. Ale to będzie tutaj zadyma. Będziemy mieć więcej gości. Na pewno. Na pewno. Dobra, to zerknijcie jeszcze sobie tutaj. No i cóż, czekamy cały czas. Słoneczko, słoneczko. Okej. Okay. Na klientów. No jak, Edytko? Superancko? Super, znowu mamy gości. Znowu mamy gości, znowu coś się dzieje. No super, to pod tym względem elegancko, nie pada. Słoneczka już nie ma, ale jest okej. Okay. Wieje nawet słabiej troszeczkę jakby, nie? Ale energia jest, cieplutko jest. No to róbmy aktualizację, bo nawet nie wiem, trafimy teraz pełną godzinę czy nie? Nie, jest za 15:11. Aha, no to zerknijcie jeszcze na targ staroci. Za 15:11. O, Ksenia też tam interesy robi elegancko. Centrum dowodzenia. No i Edytka. Dycha.
Dobrze. Dobrze, to proszę sobie tam wziąć. Tak jest. No i dzieje się. Jastrzębie, super. Daje radę. Pozytywka. To trzeba nakręcić. Dytka podpowiada, doradza. O. Uwaga, działa. Tam jest jeszcze jedna. Ta z miarką, taka niebieska. Nie wiem, co tam tutaj za pięć, bo ta jest z miareczką. A, tak, u nas schowana. A, no i tam jest miarka. Edytka to specjalistka już. Chwilka przerwy i czas na piknik. No, zerknijcie. Na razie no, uspokoiło, więc uspokoiło się u nas. Coś... Pusto się zrobiło, więc możemy zjeść drugie śniadanie. Tak, goście pojechali. Tak, gości z Żor mieliśmy. Znacie ich wczoraj, z wczorajszego filmiku. Paweł, Ola tak, i dziewczyny. Tak, no, pozdrawiamy jeszcze raz. Tak, przyjechali specjalnie na cel charytatywny. Kupili... Super rzeczy, dziękujemy Wam naprawdę za serducho, za wczorajsze podarunki, za dzisiejsze zakupy. Tak. No i zapraszamy oczywiście. No pewnie. No, następnym razem również. Dobra, to... No to pokaż, co jeszcze się dzieje tutaj. No, coś się dzieje. Jastrzębie żyje jakoś. Zerknijcie sobie. Będzie już 11 chyba coś takiego, nie? Czy... No, już... nie teraz. Nie teraz. To się wytnie, Dytko. Po. Widzisz? No. Smacznego. Dziękuję. Muszę iść do pana na szkołę, bo tak bajeruje pan z tymi dziewczynami. No bo młode. Młode, no. A na Dasinku chodzę jeszcze. No. Do komorni. Aha. Taką młodą wziąłem, a się spociłem. Bo z tymi młodymi trzeba uważać właśnie. No, no. No kiedyś to było, kiedyś to te dziewczyny bardzo dobrze mieli. Bo no. Jedna takiego synka podłapali i potem ślub albo alimenta. Szczególnie alimenta nie było. No. Miałem kiedyś to od jednego, ale od dwóch tam. No. Przez 18 lat musiał płacić, albo 24 jak. Nie ma litu, tak. No tak było, ja z pod drzwi uciekałem. Bo ona zapraszała mnie, a potem posądziła mnie o aliment. A sąd to zatwierdził, ja z tego głowy. A nie było można nic, bo wada nie było. No tak. No to dużo zdrówka na te dancingi. No dziewczyny, chmury przeganiać. No, dokładnie. Edytka, co się dzieje? Rączkami zaczyna kropić. Zaczyna kropić, rzeczywiście. Jedenasta godzina. I tego się baliśmy właśnie, zobaczcie. No niedobrze. No niedobrze. Ale damy radę. Nie, Edytko? Edytka to już wcina. Podchodzisz jak ja, kurczę, biorę bułkę do buzi, no. Jak bierzesz gryza. Przeganiaj chmury. No właśnie, Ksenia, aktualizację zrób. Która jest godzina? 11:34. Uuu, jak dokładnie. Edytka, słyszałaś? Tak, słyszałam. No. Słuchajcie, przestało padać, na szczęście. Ale chyba już wszyscy się zwijają, zerknijcie tam. 7 stopni. Na plusie, nie? Na plusie. Wyczuwalna 3. O, okej. Okay. Najważniejsze, że przestało padać. Także możemy wszystko już odsłaniać, Edytko, prawda? Tak, zaraz będziemy odsłaniać. No, no i się wszyscy już zwijają, także no, zostaniemy my może i Ksenia. To jeszcze coś zarobimy, nie? Wiadomo? Dobra, no to tyle. Z dobrych wieści. Jeszcze sprzedajemy. No pewnie. Nie tak łatwo się poddamy.
Do widzenia. Wszyscy uciekają. Okej, no to chyba za szybko pochwaliliśmy pogodę, bo znowu zaczyna kropić, ale sprzedaliśmy świnkę Pepe, słyszeliście, no i chciałem powiedzieć, no Edytka mi nie da, że to dzięki Edytce mogliśmy przykryć te obrazy i to wszystko, bo Edytka chciała zabrać folię do przykrycia, tak, ta Edytka. O nie! O, czekajcie, Edytko! Dobrze, skoro już o pamięci. No dobra, no, no zapomniałam dzisiaj kredy. Kredy, musiałem do chaty. Domu Mariusz jechał. Musiałem jechać z powrotem po kredę do tablicy. A nie w Mikołowie czy w Tychach. No widzisz? No, ale ja bym nie wspominał, gdybyś ty o pamięci nie zaczęła mojej. Oj tam. Czyli remis? No dobra, zgoda. Może być? Dobra. Nie, bo jeszcze ty zapomniałeś o... To się wytnie. Krzenia. Dobra. Chodźcie jeszcze na statyw i zobaczcie, czy coś się jeszcze dzieje. Bo my cały czas sprzedajemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co? Co tu Marcin przyniosłeś? O, jasny gwin. To masz suksa. No to co? Cały czas sprzedajemy, ale widzieliście, przyszedł Marcin. Przyniósł nam jakieś niespodzianki. Co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga, uwaga. I znowu właśnie. Zamiast coraz mniej towaru, to mamy coraz więcej. O, pamiętajcie, zawsze w kakakasku. O, jaki tu ładny wazonik jest. Marcin. Do tamtych jeszcze dołoży, będzie kompleks. O, super. To jest ten gościu. Dzięki, Marcin. Aha. No. O. Super. Oj, oj, oj. Ekstra. Dobra, to zerkniemy. Jeszcze co tutaj mamy ciekawego? Taki wazonik tutaj jest, zobaczcie. Tu. Tu ma jakieś takie małe uszczerbionko. Nie wiem, czy zauważycie. Ale. Co? Super. Otrzymaj to. No to co? Handlujemy dalej. Zobaczcie, jakie mamy fanty od Marcina. Przyniósł Marcin i już sprzedaliśmy. Niesamowite. Przecież przyleciałem się tylko pochwalić. Dobra. Przygląda. A jak się zdziwił? Nie wiem, czy mamy ten baterię. Mam to warszego to pan. Ale drobno panu takie nogi. Rodzinka z Zabrza, hejo! Patryk! O, nie ma czasu! Patryk już jest zajęty. Patryka nie ma. Oczywiście akcja psiak. Pamiętają zawsze. Kiedy się wystawiacie? Ostatnio jak będzie ciepło, ja wiem. Ja się trochę rozchorował i zaś nie tak? Pojechali. Po komunii. O! Po komunii. No to faktycznie, jak już będzie ciepło. Dominik, siemano. Jak tam? Nagrywasz coś na kanał? No i bardzo dobrze. Co tam mamy? Marysza lalka. Bo pan sobie też tą lalkę. Tam ten zegarek 500, tak? No. Tobie. Może być? Dobra. 15 razy, nie? Dobra, tutaj zostawiamy sobie akcję psiak. Tutaj mamy te. No, wszyscy się zwijają, a u nas zobaczcie. Cały czas coś się kręci. U Kseni trochę. Smutno. Ksenia już. Trup ta, bo chłodno jest. No, a u nas, no właśnie, to jest to, słuchajcie, jak jest. Jak coś się dzieje, jak się coś sprzedaje, lata się tutaj, wiecie, w prawo, lewo, tutaj podaje, coś tutaj wszystkim się prezentuje. To jest cieplej dużo, nie, Ksenia? To chodź do nas na stanowisko.
pomożesz nam sprzedawać. Dobra. Tam gdzie więcej ludzi, tam cieplej. Tak jest. To zerknijcie jeszcze, co tu się u nas wyprawia. No masz, tak pozostawię. Aha. Ja to wziąłem. To chyba ostatnia aktualizacja przed podsumowaniem, Edytko, prawda? Tak. No. 7 po 12. 7 po 12, no ja myślałem, że jest dużo, dużo później, no bo plac jest już pusty. Pusty. Mamy oczywiście cały czas rodzinkę z Zabrza, tutaj zobaczcie, jako gości, ale za nimi, zobaczcie, pusto, pusto, pusto. O, przepraszam, Edytko. Ksenia się pakuje, Marcin tak samo. No, puściutko. Jeszcze troszeczkę zostaniemy. Ale to już naprawdę minutki. A może jeszcze ktoś przyjdzie. Fuksem, fuksem. Może się jeszcze coś sprzeda. No fajnie by było. Mamy troszkę pakowania, jak zawsze. Więc do pierwszej na pewno nam zejdzie. Zrobimy tak, podsumowanie, dokładnie. Bo pewnie jesteście ciekawi, ile dzisiaj zarobiliśmy. No my tak samo. Nie wiem. Ale na pewno jest lepiej niż miesiąc temu. Mhm. Także oby było dużo, dużo lepiej. Tak, Rytko? Pewnie. Ty już coś wiesz chyba, co? Wiesz coś? Jak nie ma złotówki, to punkt kredytowy mamy tam. No dobra. No można sobie. Trzeba troszeczkę tam. Jakieś karafki czy coś. Można sobie. Dziękuję bardzo. Za co to? Okej. Okay. A to do Edytki. Patryk. Ja tylko jestem z targania. No wiesz, Edytka tu bierze wszystko. No trzeba tak dokładniej sobie, bo nawet nie wiemy co tam jest. Dobry. Coś panowie kupią? Nie, raczej nie. Raczej nie? Spluwę mam fajną. Jak co? Kurde, tylko z pozwoleniem tych ruchu. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? No to ostatnia aktualizacja i zarazem podsumowanie targu staroci w Jastrzębiu-Zdroju. Tak, dochodzi w pół do drugiej. Pół do drugiej, no zeszło nam troszkę z pakowaniem, ale też chcieliśmy do samego końca, kochani, do samego końca chcieliśmy być i jeszcze sprzedać jakąś rzecz za złotóweczkę, za 3 złote, za 5. No i... No żeby coś jak najwięcej uzbierać, tak? O to chodzi, wiecie, cel charytatywny, więc jak najwięcej chcieliśmy uzbierać pieniędzy. No ale zacznijmy od początku, od podsumowania. Przyjechaliśmy sobie tutaj, ciemno było jeszcze, tak. Ale cieplutko, fajnie. Ogólnie pogoda naprawdę nam dopisała. No ale jednak prognozy się sprawdziły, bo koło 11 zaczęło padać. Na szczęście, dzięki Edytce, wzięliśmy te folie, no i przykryliśmy te obrazy, tą wieżę, tutaj tak, dostaliśmy od Oli, tak, od Pawła, tak. Właśnie takie, wiecie, no, rzeczy żeby... wrażliwe. Tak, dokładnie. Płyty, książki, te kilka książek, co mieliśmy. No, ale poradziliśmy sobie i z tym, więc deszczyk przeszedł, zobaczcie, naprawdę, nawet słoneczko się pokazało. Także super, dobrze. Super. Więc o pogodzie... Wystarczy chyba, co? Tylko teraz, zanim tak, ja wiem, na co czekacie, no my tak samo, ale zanim powiemy wam, ile zarobiliśmy, ile przekazujemy na cel charytatywny, Edytka pewnie pozdrowi, bo gości oczywiście znowu mieliśmy bardzo, bardzo tak, dużo. Tak, dokładnie. Ja mam ściągę, będę wymieniać. No tak. Wiola, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Była u nas Asia. Asi, ciebie również pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy, tak, wszystkich. Oczywiście. Najpierw Edytko wymień wszystkich, dobra. Potem będziemy machać, kiwać, pozdrawiać. Okej.
Ola, Paweł z dziewczynkami z Żor. Tak. Pani Bernadetka. Oczywiście. Łukasz i Celinka. Tak jest. Rodzinka z Zabrza. Tak jest. No i tutaj Ksenia była też u nas. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za odwiedziny, kochani. Dziękujemy za pamięć. Dziękujemy za akcję. Psiak przede wszystkim. Że pamiętacie. Tak, to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i dla Was również. Cieszymy się, że przychodzicie, przynosicie te puszki, te karmy właśnie dla zwierzaczków. Tak jest. Coś niesamowitego. Dziękujemy serdecznie. No i co? Dobrze, no to żeby tak ten filmik długi nie był, te podsumowanie tak samo, no to co tygryski lubią najbardziej. Ale powiemy Wam, że my już wiemy. My już wiemy i skoro tak się uśmiechamy, tak ten, czyli to wiecie, dobrze. Że jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dobrze. Pamiętacie, ostatnio miesiąc temu mieliśmy chyba 158 złotych. Czy 9 złotych. Coś tak, tak? Mhm. No to Edytko, teraz zapisy. Uwaga, uwaga. Od końca. Oczywiście. Oho, przecineczek. Przecineczek. Okej. Okay. Okej. I teraz ja zamykam. Czekaj, uwaga. Ja to pogrubię na razie. A dobrze. Mocno, mocno. Grubasy takie. Tak. Dobra, i teraz zasłaniaj. Zasłaniam. Słuchajcie, zasłaniam. Uwaga. Moment, pogrubiam. Siedzicie? Uwaga. No, uwaga. 3, 4. Tadam! Super! 501 zł i 50 groszy. Kochani, ogromna kwota. Dla nas to jest coś niesamowitego. Naprawdę dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy kupili symbolicznie cokolwiek. Tak. Za złotóweczkę, za 3, za 5. Wiecie, te nasze wyprzedaże. No i te duże zakupy. Również, tak, co były. Te droższe rzeczy. Naprawdę robiliśmy, co mogliśmy. Naprawdę jesteśmy też w szoku. 501 zł 50 groszy dla nas jest naprawdę super, bardzo, naprawdę. Bardzo dużą sumą. No i porównajcie sobie miesiąc temu, co było. 159,8. No to tutaj mamy... To siok! Także kochani, dziękujemy Wam serdecznie za to, że trzymaliście kciuki, za pogodę, za to, żeby nam się za udało. Za frekwencję. Tak, że życzyliście nam tej pogody, że odganialiście te chmury i naprawdę z całego serduszka Wam dziękujemy. No, mamy nadzieję, że ta kwota też Wam się podoba. Że no sporo to jest jednak pieniędzy, no i naprawdę jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy dzisiaj. No i za każdym razem, wiecie, cel charytatywny jest dla nas najważniejszy i cieszymy się. Mamy radość, im więcej, naprawdę, tak. Tym lepiej. A na co przeznaczymy tutaj zebrane przez nas pieniądze, zarobione przez nas pieniądze na dzisiejszym Targu Staroci, ustalimy, kochani, na live'ie, bo za tydzień Targu Staroci nie ma w niedzielę, bo w ten miesiąc ma 5 niedziel, tak. Więc planujemy live'a, tak jak mówiliśmy, raz w miesiącu. Zapraszamy bardzo serdecznie z raz w miesiącu, tak, myślimy o tym live'ie, zobaczymy, może będą już mikrofony, bo są zamówione, tak żeby ta dźwięk był lepszy. Jeżeli nie dojdą, bo idą z daleka, wiadomo, to spróbujemy jeszcze raz tutaj z tego laptopa, no i... No zobaczymy, jak wyjdzie. Tak, nie? Mam nadzieję, że będziecie z nami na tym live'ie. Pogadamy troszeczkę, pewnie nie będzie taki długi jak tamten podsumowujący, 4 godziny, ale tak myślę, że godzinkę no, z haczykiem, porozmawiamy sobie i tam sobie pochichramy się. Tak, no i ustalimy, tak? Tak, i oczywiście w sumie wspólnie, razem ustalimy, na co przeznaczymy, na jaką fundację, organizację przeznaczymy te pieniądze i oczywiście też będziemy Was prosić o to, abyście wydali jakieś te swoje podpowiedzi. I my za każdym razem, co miesiąc będziemy... Spiszemy sobie i potem będziemy też... Na te fundacje, organizacje przekazywać. Oczywiście potwierdzenia zawsze, za każdym razem, na karcie społeczność, do wglądu. No i tyle. Dzięki wielkie, super. Trzymajcie się. No uciekamy do garażu, uciekamy się rozpakować, odpocząć do domku, zrobić jakiś obiadek. No i co? I będziesz kleił filmik. I kleimy filmik, zobaczymy, cośmy tam zmajstrowali. To trzymajcie się w takim razie. Aha! Trzymajcie się. Buziaki. Do następnego. Pa. Cześć.